Szanowni, dobry wieczór. Od jakiegoś czasu zajmujemy się prawem Archimedesa, no z nadzieją albo z ukrytym zamysłem, żeby przejść całą drogę od obserwacji do, poprzez pomiary, poprzez jeszcze refleksję, pewien pomysł, aż do sformułowania tego prawa. No i chodzi o to, że zrobimy sobie w ten sposób nasze własne odkrycie naukowe. Kiedy na pierwszej lekcji rozmawialiśmy o tym, co to jest prawo Archimedesa, no to nie wszyscy potrafili to jakoś ściśle sformułować. No a dojdziemy w ten sposób do tego, żeby mieć pewność, że znamy to prawo, no i rozumiemy to kluczowe pojęcie siły wyporu, które jest takim bardzo abstrakcyjnym pojęciem. No, siły wyporu nikt nie potrafi złapać do ręki. Szczerze mówiąc, nikt jej nie widział. Widziano tylko efekty jej działania. Tym niemniej chcę, żebyśmy się przekonali o istnieniu siły wyporu z taką samą pewnością, z jaką no, jesteśmy pewni, że leży na stole przed nami na przykład piórnik, albo że na stole przed koleżanką lub kolegą leży jej piórnik, albo książka, albo zeszyt. No więc po tym, jak bardzo dzielnie w zeszłym tygodniu, no, może się zmniejszę, żeby było łatwiej, o tak, jak w zeszłym tygodniu bardzo dzielnie sprawdziliśmy zależność siły wyporu od objętości i wyszła nam taka liniowa zależność charakterystyczna dla relacji proporcjonalności. I stąd możemy już powiedzieć, że ta siła wyporu, jaka ona tam jest, taka jest, ale zależy od objętości i nie tam od kwadratu objętości albo na przykład od pierwiastka z objętości, od pierwiastka kwadratowego, tylko dokładnie tak proporcjonalna jest do objętości. No i dzisiaj zaczęliśmy przygotowania do wyznaczania zależności siły wyporu od gęstości. No i pomysł był bardzo prosty. Mamy tą naszą metodę wyznaczania siły wyporu za pomocą pomiaru wskazania wytarowanej wagi, do której zanurzamy w całości bombkę. No i chcieliśmy przygotować trzy jednakowe naczynia, które są jednakowe, nie gra tutaj wielkiej roli. Trzy naczynia z trzema cieczami. No i miał to być alkohol, woda z kranu i nasycony roztwór soli kuchennej w wodzie. Te trzy ciecze mają różne gęstości. Zmierzyć gęstość alkoholu, wody z kranu i roztworu soli. No a następnie zmierzyć siłę wyporu tej samej bombki w tych trzech różnych cieczach i w ten sposób uzyskać informację, która pozwoli nam sporządzić wykres analogiczny do tego wykresu. Zobaczymy, w jaki sposób siła wyporu zależy od gęstości cieczy. No i udało nam się przejść tylko przez ten pierwszy punkt, czyli zmierzyliśmy gęstość alkoholu, wody z kranu i roztworu soli. No i zrobiliśmy to w klasyczny sposób, mianowicie wykorzystaliśmy cylinder miarowy, niewielki cylinder miarowy o pojemności 10 ml, podziałka z dokładnością do 0,2 ml, pipetę i wagę, taką dokładną wagę jubilerską. Używamy tych wag od jakiegoś czasu. No i nasz protokół pomiarowy wyglądał w ten sposób, że
wyznaczyliśmy najpierw masę cylindra pomiarowego. To było ważne, dlatego że no, chodziło o to, żeby dokładnie jakoś zmierzyć objętość z jak największą dokładnością. Do tego się trzeba przyjrzeć temu, co pokazuje ten cylinder miarowy. Jeszcze jest kwestia dokładnego przyjrzenia się ze względu na efekt menisku, który powoduje, że powierzchnia, w tym przypadku powierzchnia cieczy, nie jest płaska, a wklęsła. Zdarzają się też meniski wypukłe, ale w tym wypadku chodziło o menisk wklęsły. To dodatkowo utrudniało i wymagało dodatkowego skupienia przy mierzeniu. No w tym czasie waga mogła się wyłączyć, no i już mielibyśmy problem, bo w cylindrze miarowym by była woda, a chcieliśmy policzyć masę samej wody, a nie masę wody z cylindrem miarowym włącznie. No więc mierzymy po prostu masę cylindra, mierzymy masę wody w cylindrze razem z cylindrem, odejmujemy, no i dzielimy przez objętość i wyznaczamy w ten sposób gęstość wody. No i taki sam, dokładnie taki sam pomiar wykonujemy z alkoholem i z roztworem nasyconym soli. Co to jest roztwór nasycony w soli? No, wziąłem słoik, nalałem do niego wody i dosypywałem soli i intensywnie mieszałem tak długo, jak długo ta sól chciała się rozpuścić, i potem jeszcze trochę dodawałem, także poczekaliśmy, aż to się ustoi. Na dnie opadła sól, która już nie chciała się rozpuścić, roztwór był nasycony, a ostrożnie zlaliśmy pipetą, tak naprawdę pobraliśmy wodę, ten roztwór z górnej warstwy i wykorzystaliśmy go do pomiaru. Alkohol to jest odczynnik 96% spirytus. Też jest w zasobach naszej pracowni. No i to są nasze wyniki. Widać, że wykonywaliśmy za każdym razem dwa pomiary. Wodę mierzyli wszyscy, żeby się nauczyć. W niektórych przypadkach gęstość wyszła troszeczkę z obliczeń większa od 1 grama na centymetr sześcienny. Gęstość wody to jest, jeżeli dobrze sobie przypominam, w tej temperaturze 998 tysięcznych grama na centymetr sześcienny, czyli po zaokrągleniu do dziesiątych części 1 gram na centymetr sześcienny. No tu w tym wypadku pojawiły się pomiary z troszeczkę większą wartością, aczkolwiek wartość średnia całej serii pomiarów po zaokrągleniu do dziesiątej części to był 1 gram na centymetr sześcienny, czyli jakby zgodnie. To jest interesujący przykład błędów systematycznych. Coś działa w takim kierunku, że mamy tendencję do pomiaru dającego zawyżone wartości. To nie jest błąd, który ma rozrzut statystyczny, bo gdyby był to błąd statystyczny, no to część z tych wartości byłaby poniżej, a część powyżej. A tutaj tak naprawdę te wartości, które się pojawiają, które są różne od 1 grama na centymetr sześcienny, są powyżej, więc to jest prawdopodobnie przykład błędu systematycznego, ale nie badaliśmy tego dokładnie. A potem część z nas dostała ten roztwór nasycony soli, a część dostała alkohol i badaliśmy gęstości tych dwóch roztworów. Też dwa pomiary i średnią arytmetyczną. No i po zaokrągleniu do dziesiątych części grama na centymetr sześcienny otrzymaliśmy gęstość roztworu soli nasyconej 1,2 grama na centymetr sześcienny, przepraszam, gęstość nasyconego roztworu soli kuchennej w wodzie 1,2 grama na centymetr sześcienny, a alkoholu 0,8 grama na centymetr sześcienny. No i te trzy wartości, 1 gram na centymetr sześcienny w przypadku wody, 0,8 grama na centymetr sześcienny w przypadku alkoholu, 1,2 grama na centymetr sześcienny w przypadku
nasyconego roztworu soli w wodzie. Będziemy używać w pomiarach w przyszłym tygodniu, kiedy zajmiemy się pomiarem zależności siły wyporu od gęstości cieczy.